Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich, zwłaszcza, że widzę mnóstwo znajomych i miłych mi twarzy. Proszę Państwa, otwarcie wystawy czy promocja wydawnictwa to prawdziwe muzealne święta. Pracujemy na to wiele miesięcy, czasem lat, żeby przedstawić Państwu efekty naszej pracy. Dziś to dla mnie szczególnie miła chwila, bo pokazujemy, prezentujemy Państwu drugi z serii tomów poświęconych historii gdańskich dzielnic. Jak Państwo być może pamiętają, w 2017 roku zaczęliśmy projekt. Projekt polegający z jednej strony na udostępnianiu wystawy poświęconej danej historycznej dzielnicy w miejscu, tam, gdzie rzeczywiście ona trafia do mieszkańców. Tak zrobiliśmy z Chełmem, tak zrobiliśmy ze Starym Przedmieściem. Natomiast w kolejnym roku prezentujemy dokonania naukowe. Z reguły naszym projektom w dzielnicach towarzyszą także wykłady tych z autorów, których zapraszamy później do udziału w naszym tomie. Tak było także w przypadku Chełmu, ale też w przypadku Starego Przedmieścia. Stare Przedmieście to rzeczywiście dzielnica nieoczywista dzisiaj, bo wchodzi w skład Śródmieścia. Natomiast jak Państwo spojrzą, to 23 autorów na 559 stronach ze 180 ilustracjami wyprodukowali tom, który jest kolejny w naszej serii i nie jest to nasze ostatnie słowo. W tym roku gościliśmy w Nowym Porcie. W przyszłym roku mam nadzieję zobaczyć Państwa tutaj tak licznie, albo jeszcze liczniejszym gronie, żeby opowiadać o Nowym Porcie. Ale dziś jesteśmy przy Starym Przedmieściu. Proszę Państwa, zanim oddam głos tutaj naszym redaktorom tego tomu, a jest to pan doktor Janusz Darda, szef naszego działu historii, takiego filaru naszego Muzeum Udziału Historii, to jest ta kwintesencja, to chciałabym jeszcze powiedzieć o drugiej pani redaktor, pani Katarzynie Kurkowskiej, która jest pracownikiem tegoż działu. Chciałabym przypomnieć, że już tradycyjnie, bo drugi raz, pani Eurydyka Kata i pan Rafał Szczerniscy przygotowali skład i projekt i skład tomu. Proszę Państwa, na ręce wszystkich autorów pozwolę sobie przekazać symboliczny kwiatek pani Katarzynie Kurkowskiej i panu doktorowi Dargaczowi. Pewnie niektórzy z Państwa zakupili już dom, jeżeli nie, to oczywiście polecamy się. Chełm rozprzedał się nam bardzo szybko. Mamy nadzieję, że także ten sam los spotka Stare Przedmieście. Zwłaszcza, że po kilkunastu latach będziecie mieli Państwo niezłą naukową bibliotekę poświęconą Gdańskowi i jego dzielnicom. A teraz już poproszę, proszę Państwa, dziękując najserdeczniej raz jeszcze wszystkim autorom, bo te artykuły Państwa miałam możliwość przejrzeć, niektóre przeczytać, są naprawdę fantastyczne i wnoszą nową wartość do poznania Starego Przedmieścia. A teraz już nie przedłużając, oddam głos panu doktorowi, który przybliży Państwu autorów i cały tom. Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor, za wprowadzenie. Witam Państwa serdecznie na kolejnej promocji książki z serii Historii Gdańskich Dzielnic. No to już Pani Dyrektor Szymańska przypomniała, jak się ta cała historia zaczęła, jak ten pierwszy tom przyniosłem ze sobą. Jak się okazuje, już wyprzedany, ale należy mieć nadzieję, że może dodrukujemy jeszcze te egzemplarze chełmskie. Zaczęło się w 2017 roku. W tej chwili wypuściliśmy drugi tom poświęcony Staremu Przedmieściu. Pracujemy już nad tomem dotyczącym Nowego Portu. I muszę powiedzieć, że do mnie zaczyna coraz wyraźniej docierać, że to jest chyba takie zadanie, które będzie
nam nie spoczywało do emerytury, coś mi się wydaje. Ale nie narzekam. Muszę powiedzieć, że sprawia to wiele przyjemności. To jest naprawdę ogromna radość pracować z kolejnymi tomami dotyczącymi Gdańskich dzielnic. Także traktuję to raczej jako przygodę niż obciążenie. Proszę Państwa, ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność pracować, przygotowując ten tom do druku. Przede wszystkim chciałem podziękować autorom, to dosyć szerokie grono, 23 osób. I pozwolę sobie wszystkie te osoby, które zamieściły teksty w tomie na temat Starego Przedmieścia, przytoczyć. Szukam właściwej kolejności. Teksty są zestawione mniej więcej chronologicznie, więc jako pierwszy ten tom otwiera tekst dr Zofii Maciakowskiej na temat zmian przestrzennych Starego Przedmieścia od późnego średniowiecza do początków XIX wieku. Kolejny jest tekst profesora Grzegorza Buchala na temat fortyfikacji Starego Przedmieścia. Mamy w tomie też kilka tekstów dotyczących badań archeologicznych na terenie Starego Przedmieścia. To jest tekst dr Joanny Dąbal na temat porcelany azjatyckiej odnalezionej na terenie jednej z działek przy podwalu przedmiejskim. I na tej samej działce prowadzone były badania archeologiczne. Kolejny tekst pani Karoliny Szczepanowskiej na temat pucharków szklanych, pochodzących właśnie z tego samego stanowiska archeologicznego. Pani Renata Kloch-Kozłowska napisała o wynikach badań archeologicznych prowadzonych w klasztorze i kościele franciszkańskim na Starym Przedmieściu. Profesor Rafał Kubicki również o franciszkanach na Starym Przedmieściu w XV i XVI wieku. Profesor Sławomir Kościelak o gimnazjum akademickim. Doktor Bartłomiej Siek na temat rozpraw uczniów Katedry Anatomii i Medycyny Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Doktor Piotr Paluchowski o drukarzach z ulicy Rzeźnickiej, tekst pod tytułem Właściciele drukarni Rady Miejskiej Gimnazjum Akademickiego na Starym Przedmieściu. Dalej doktor Arkadiusz Staniszewski, architektoniczna historia gotyckiego Kościoła Świętych Piotra i Pawła. Doktor Franciszek Lipiński, Nowa, czyli tak zwana Mała Zbrojownia na Gdańskim Starym Przedmieściu, jako dzieło architektury i zabytek. Doktor Jan Daniuk, obiekty wojskowe na Starym Przedmieściu w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Katarzyna Anna Wojtczak, o stoi oświaty język dla sztuki. To jest o XIX-wiecznej przebudowie klasztoru profranciszkańskiego na zespół szkół i terenie miejskie. Doktor Katarzyna Darecka, stolarka okienna, drzwiowa i klatek schodowych w zabudowie placu wałowego. Doktor Ewa Marylewska-Szymańska i Wojciech Szymański napisali na temat staromiejskiego fragmentu ulicy Okopowej w latach 1900-1945. Marek Adamkowicz na temat polskiej społeczności na Starym Przedmieściu w latach międzywojennych. Mamy w tomie aż trzy artykuły poświęcone gimnazjum polskiemu przy ulicy Jana Augustyńskiego. Pani Helena Dzienic napisała o dziejach gimnazjum macierzy szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku. Pani Agota Załęcka-Kaczko na temat architektury tego gimnazjum. I dr Jacek Friedrich na temat dekoracji malarskiej auli gimnazjum polskiego macierzy szkolnej w Gdańsku. Pani Elżbieta Grot napisała tekst poświęcony przejściowemu obozowi dla jeńców cywilnych Wiktoria Szumle przy ulicy Kładki. Doktor Daniel Lucewicz na temat dziejów Kościoła Katolickiego na Starym Przedmieściu w okresie komunizmu. Pani Aleksandra Zielińska-Gumiela na temat Muzeum Pomorskiego, które działało w latach 1950-1972. I tą zamyka tekst Klawiusza Grabowskiego na temat nowej zabudowy Starego Przedmieścia, która pojawiła się po 1945 roku. Wszystkim autorom bardzo serdecznie dziękuję za miłą współpracę nad tym tomem. Chciałbym też podziękować pozostałym osobom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować. Dziękuję recenzentowi, profesorowi Błażejowi Ślipińskiemu,
Dziękuję redaktorce językowej, pani Małgorzacie Tadzielewicz. Proszę mi wierzyć, że naprawdę to, jak państwo widzicie, jest dosyć obszerny, więc tutaj naprawdę dużo pracy to kosztowało. Ja również dziękuję maszynom i grafikom, pani Jurydyce Karcie i Rafałowi Szczalińskiemu za tę piękną prawę graficzną. I na koniec zostawię sobie podziękowania do mojej koleżanki Katarzyny Kurkowskiej. Proszę państwa, współpraca z Kasią zawsze jest ogromną przyjemnością i z całego serca dziękuję. Proszę państwa, grono autorów, jak państwo widzieli, jest duże. Dlatego nie wszystkich autorów poprosiliśmy o jakieś szersze prezentacje. Wybraliśmy z tego szerokiego grona trzy osoby, które opowiedzą krótko o tych zagadnieniach, którym poświęcimy swoje teksty. I będzie to pan profesor Grzegorz Bukal, pani Joanna Dąbal i pan Marek Adamkowicz. Traktujemy to jako taką zachętę do kupowania książki dla tych z państwa, którzy jeszcze tej książki nie kupili, chociaż mam wrażenie, że większość z państwa trzyma tę książkę w rękach. Ja bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam teraz pana profesora Grzegorza. Proszę państwa, w ogóle bardzo się cieszę, że takie publikacje się pojawiają, bo wbrew różnym, nie, państwa nie są blisko życia akademickiego, ale tendencje są takie, że taki jest pogląd, że są to publikacje bezwartościowe. Makulatura, ona jest do niczego niepotrzebna. Natomiast jest potrzebna i dobrze. Teraz już przejdę do widoku, do pokazu slajdów. Już będzie wszystko w porządku, zaraz powinno być wszystko w porządku. Przede wszystkim o mnie, to mogą państwo wyczytać dane. Jestem architektem, zajmuję się historią architektury, konserwacją zabytków, jak mogę. No a Gdańskiem też tak trochę i produktem moich zainteresowań była taka książka, która jest niszową, była wydana, co prawda, ale istnieje gdzieś tam po biegu. Wracając do, czy przechodząc do Gdańska. Przedmieście wyglądało na tle Gdańska fortyfikacja właśnie w taki sposób. Fortyfikacje stanowiły ramy, pewnego rodzaju ramy dla niego, dla tego, co się działo w środku i na zewnątrz. Teraz, żeby to mówić możliwie krótko, jak to wszystko wyglądało przed 1454 rokiem? Właściwie nie bardzo wiadomo, to znaczy są wzmianki kronikarskie, można na ten temat coś rysować. No i prawdopodobnie było to coś takiego w postaci, przepraszam. Bez myszy jest mi trochę trudność tym posługiwać. Był to wał biegnący od południowo-wschodniego, zachodniego narożnika fortyfikacji głównego miasta. No, do obecnego, powiedzmy, to urządzenia nie przerastają przez mniej więcej. Czy nie, myszy tu nie ma, no niestety. Mniej więcej do, nie ma ktoś myszy. Jak bez myszy nie jest na stanie tego robić, po prostu. Przesuwać ja mogę, bo ja mogę pokazać. Wskaźnik. No, wskaźnik może być. Jak jest wskaźnik, jak ze zbudowanego, jak to się włącza. Proszę państwa, dobra. Ja jestem, jak mówię, robię to zwykle, robię to myślą, więc na ekranie, więc nie pokazuję w ten sposób. No to był wał biegnący, jak mówię, od granicy głównego miasta aż do rejonu dzisiejszej małej zbrojowni. Potem przechodził we front południowy i kończył się, no tu się na razie jeszcze zakończył Basztą pod Zębem, potem się ją skończył. Otaczała to wszystko, czy poprzedzała to wszystko fosa. Jak to przebieg tego dokładnie wyglądał, nie wiadomo. Są wzmianki kronikarskie, ale my tego nie wiemy. Zaznaczyłem czerwonym punkcikiem Basztę Nową, która, co do której wiadomo częściowo, jak ona wyglądała. Natomiast nie bardzo wiadomo, kiedy ona została wybudowana.
pogląd taki dotychczasowy, według poglądu dotychczasowego w tymże roku, ostatnie no, takie ustalenia, czy pewne sugestie mojej koleżanki Zosi Maciakowskiej sugerują zresztą na podstawie wzmianek, że ona mogła istnieć już w tym momencie. Natomiast to jest mowa o warstwie nowej, natomiast czy to była rzeczywiście ta ważna mowa, czy inna, być może tak, być może nie. Tak ta baszta wyglądała, to była taka okrągła baszta, czy baszta na Pani Podkowy, zwiększona kondycją i stanem dachem. Mamy tylko jedyne jej zdjęcie z okresu rozbiórki. Ona została zagrzebana na ponad 100 lat, aż do roku 2018, kiedy to relikty zostały odkopane, relikty odkopane w związku z prowadzoną tam inwestycją. No i ujawnił się taki oto dziwny implant, może nie tyle dziwny, co nieznany, z kawałkiem, z czymś w rodzaju szyi, taki odcinek nazywa, i takim dziwnym ogniwem wmurowanym w te szyję. Wszystko to sugeruje, że tu znajdowała się jakaś brama. Brama, furta, o której nikt zielonego pojęcia nie ma i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie miał, bo wszystko to zależy od tego, czy da się tam przeprowadzić badania archeologiczne w trakcie obecnie trwającej inwestycji, czy się tego zrobić nie da. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska współpracowała też przy zabezpieczeniu reliktów, w projekcie zabezpieczenia reliktów bastionu Wibern. Dostała do mnie taki sygnał, natomiast czy to uda się zrobić, tego nie wiem. No, archeolodzy chyba nie dostali jeszcze na to zlecenia, bo nic o tym nie wiem. Szkoda by było, gdyby to zostało zagrzebane. Zostanie zagrzebane mniej więcej do tego poziomu, będzie eksponowane częściowo, natomiast jeśli nie dowiemy się, co kryje się w tym miejscu, to będzie to ze szkodą dla stanu wiedzy o Gdańsku. Tym bardziej, że tych zagadek jest więcej, bo właściwie nie wiemy na przykład, jak przebiegały później wybudowane mury. Wydawało się, że one będą dochodziły do baszty z jednej i z drugiej strony, tymczasem nie ma żadnych śladów na odsłoniętych ścianach, dochodzenia tam murów. Więc jesteśmy w pewnej kopce. Pojawia się też coś takiego, do czego wrócę. Tak wygląda odsłonięty relikt baszty z góry na zdjęciu wykonanym przez archeologów. Także tak to wygląda i tutaj jest ten tajemniczy zawias gdzieś w tym miejscu. Zawias, zamknięcie, także. Natomiast w tym rejonie właściwie nie udało się znaleźć dotąd nic, nie widać nic. Archeolodzy mogliby pomóc, ale czy to się uda zrobić, nie wiem. Jak to wyglądało w drugiej połowie XV wieku? Tutaj już rzeczy się rozwinęły. Przetrwałem zbudowaną mur w latach 70. No i stąd te lata 70. jako data budowy tej baszty, w którym powiedzmy zaczynał się od bramy wozowej, istniejącej też według ustaleń Zosi Maciakowskiej od lat 60. w jakiejś formie. Nie wiadomo, czy to była ta brama, której relikty znamy, ale coś tam takiego istniało. Biegnąc do baszty nowej, no i dalej w kierunku wschodnim do baszty pod Zębem. Wiadomo, że istniała w tym rejonie jakaś baszta, może nawet dwie baszty. W gruncie rzeczy nie wiemy tego, nie będziemy tego nigdy wiedzieli. Po prostu nigdy nie przeprowadzono tam badań. Te obiekty zostały dość barbarzyńsko rozebrane w końcu XIX wieku i tyle. Po prostu padło ofiarą wczesnej dodomowarki. Co do bramy wozowej, to Państwo zobaczą. Natomiast zagadką absolutną praktycznie jest front południowy tych fortyfikacji. Są te duże znaki zapytania. Jeśli chodzi o bramę wozową, to znamy jej formę dość dokładnie. Udało się tę formę dość dokładnie odczytać, a to dlatego, że istnieje materiał archiwalny, pochodzący z końca XIX wieku, pokazujący ucienia bastionu wozowego właśnie z tąże zachowaną dobrą partią bramy. No i zdjęcia samej bramy, dzięki którym oto Kleper w latach 30. był profesor Politechniki Gdańskiej ówczesnej. Wykonał takie oto rekonstrukcje tej bramy. Wiarygodne. No,
opierał się o zachowany tak zwany kolorowy widok pokazujący fortyfikacje, podobne bramy wybudowane w północnym fronie starego miasta. Bramy Świętego Jakuba i bramy Bożego Ciała, więc to były takie do pewnego stopnia typowe struktury, jak widać. Także dało się te rekonstrukcje wiarygodnie zrobić. Mimo że sama brama polega przebudową, bo na tych zdjęciach to widać elementy przebudowane, dobudowane, to są kominy wentylacyjne prowadzące z podziemi bastionu, po prostu jeden, drugi kąt, wykorzystaniem jakichś murów. Dokładnie tego nie wiadomo, niestety nie będziemy tego nigdy wiedzieli. Także brama wozowa, no i południowy stąd front starego przedmieścia, od owej baszty nowej do baszty pod zębem. Baszty pod zębem, reszki baszty pod zębem są, istnieją, wiadomo jak ona wyglądała, Klepel również ją zrekonstruował i to dobrze, natomiast tutaj nie wiemy naprawdę nic, tu jest jedna wielka zagadka. W latach 60. zbudowano tu bramę nową, co do której nie wiemy jak wyglądała, bo nie ma żadnego przekazu na temat tej bramy. No to jest baszta pod zębem, więc basztę pod zębem przelecimy szybko bramę. Natomiast na temat bramy nowej nie wiadomo nic. Znaczy jest taki zagadkowy rysunek na tak zwanym widoku sztokholmskim z końca XVI wieku, pokazujący tę bramę, taką jakąś bramę wbudowaną w ciąg wału. Natomiast co to jest, jak to wyglądało? Tutaj wygląda to dziwnie, bo to nie wygląda jak brama średniowieczna, tylko brama nowożytna. Więc trudno powiedzieć, czy była to fantazja rysownika, czy to by na ogół dość wiarygodny, więc absolutna zagadka. Natomiast co ciekawego, nie ma tu baszty białej, którą wszyscy znamy, która istnieje. Która jest, którą widać na rysunku Mellera, którą widać na obrazie Mellera, ale widać ją bez dachu. Więc rysunek Mellera jest wcześniejszy niż widok sztokholmski, więc nie wiadomo, ktoś tu czegoś nie dopowiadał, ktoś tu coś chciał pokazać, ale nie bardzo wiadomo co. Między innymi jeszcze, według przekazu istniała jakaś jedna, podobno jakaś jedna baszta pośrednia, ale czy to prawda, nie wiadomo. Nie wiemy tego i bez badań archeologicznych nie będziemy tego wiedzieć. Natomiast co do baszty białej, ciekawe, jak ja tę basztę zacząłem sobie oglądać zresztą przy okazji pracy przy bastionie, to doszedłem do wniosku, że to nie jest baszta średniowieczna, tylko XVI-wieczna. Ona co prawda zbudowana jest z cegły gotyckiej, ale ona ma trochę inny parametry niż te baszty gotyckie, więc to jest pewnie baszta XVI-wieczna z dużym prawdopodobieństwem z drugiej połowy XVI wieku. Ona jest zresztą dziwna, dlatego że wewnątrz pokryta jest malowidłami, są resztki takich malowideł z końca XVI, początku XVII wieku, to są po kostiumach tych postaci, które są wymalowane. A też dziwne, dlaczego ktoś malował, dekorował wewnątrz basztę. Baszty nie do tego służyły, żeby je dekorować. No więc mamy taką zagadkę. Mamy basztę, której tu nie ma, która tu jest, pojawia się, znika, nie wiadomo nic. A dlaczego nie ma dachu właściwie, skoro powinna mieć, tak, co tam się stało? Bo nie wiem. Teraz, w drugiej połowie XVI wieku, co się stało? W drugiej połowie XVI wieku zaczęto fortyfikować zachodni front starego przedmieścia wałem, usypując ten wał w miejscu muru, rozbierając mur. Trochę nie bardzo wiadomo, jak z tym wałem było, jak on się miał do tego muru, jaki był przebieg, bo to wzmianki o rozbiórkach muru są takie dość dziwne, jakoby miano ten mur rozbierać, przerzucać przez wał, to te dziwne takie historie jakieś z opisu wynikają, trochę nie wiadomo. W każdym razie baszta nowa została otoczona taką zielną basteją, ale te wały pociągnięto dalej aż do baszty pod zębem. No i to jak mówię, widać tam tę basztę białą, natomiast żadnej bramy tu nie widać i tak naprawdę nie wiemy, co jest. Co tu było? Ciekawostkę, którą odkryto w zeszłym roku, to jak w ogóle następna ciekawostka. To coś, co objawiło się dosłownie tuż pod powierzchnią Ziemi, co z zewnątrz wygląda tak, a wewnątrz wygląda tak, jest prawdopodobnie jakimś elementem infrastruktury. Ja
jakąś budową inżynierską, związaną z systemem wodnym, jakimś przepustem, czymś takim. Nie wiadomo, czym to jest. Nie wiadomo, czym to jest. Będzie eksponowane, bo to będzie taki duży garaż. Tu się pojawi taki duży garaż, on pewnie już, nie byłem tam dość dawno, nie wiem, w jakiej on jest fazie. W każdym razie to zostanie, to będzie zachowane, będzie nawet eksponowane w jakiś tam sposób, później tego garażu. Także mamy relikty bursztynowe, relikty tego czegoś, co nazwałem sobie budową X, bo nie wiedziałem, jak to nazwać, na potrzeby jakiegoś tam, na przykład potrzeby opracowania, które ukryłem. No i odsłonięte kazamaty prawego barku bastionu Góra, Wiber. Bastion Wiber, bo on się tak nazywał. Najpierw się nazywał Góra, Berg, ale to do tego wyjdzie. Po 1570 roku zaczęto uzupełniać te fortyfikacje. No i mniej więcej tak to wyglądało. Zaczęto od bastionu wozowego, który pojawił się mniej więcej przed bramą wozową. Tutaj na widoku sztokholmskim widać resztki bramy wozowej. Jak się ktoś dobrze patrzy, to jest wyraźny kształt reliktów, które tam gdzieś wystawiono w postaci, czy podwyższono, czy nie zasypano, to istnieje. Bastion wozowy, ciąg wału do owej bastei bursztynowej. Tutaj pojawił się pośrodku taki mały bastion nazywany kotem. No i tu mamy fazę rozbudowy bastionu Góra, który zaczęto od prawego barku. No i około 1600 roku znajdowało się w takim stanie. No i ukończono to wszystko w pierwszych dekadach wieku XVII, kończąc to, przedłużając dalej kończąc bastionem świętej Gertrudy. I mniej więcej taki był stan finalny fortyfikacji starego przedmieścia od strony zachodniej. Jeśli chodzi o kształt bastionu wozowego, rondla wozowego, bo nie używali określenia rondel, chociaż to nie ma nic wspólnego z okrągłościami, ale to tak siłą tradycji nazywali ten bastion rondlem. Tak on wyglądał na rysunku Mellera. Tak wygląda na szczęście na zachowanym i odkrytym właśnie. Udało mi się to znaleźć właśnie, bo szukałem tego długo bezsłudecznie, nagle udało się to znaleźć. Taki plan jest inwentaryzacji wykonanej tuż przed rozbiórką tych fortyfikacji w końcu XIX wieku. No, pokazującym właśnie bardzo dokładnie formę bastionu wozowego z podziemiami, właśnie z bramą wozową i cały ten układ widać. W formie oryginalnej wyglądało to jakoś tak. To jest taka rekonstrukcja, jaką swoją studentką jakieś tam parę lat temu zrobiliśmy. Jak on wyglądał w formie oryginalnej prawdopodobnie. Czyli taka dość dziwna, duża forma, dziwna, ziemna, z kazamatami i tak dalej. Także taki przyzwoity bastion, wczesny przyzwoity bastion. Co do kota, mamy takie przekazy pokazujące, jak on wyglądał w wieku XVII, potem XIX, nastąpiły tu lekkie przebudowy, ale w sumie nic się tam nie wydarzyło. W tej chwili, jeśli Państwo będą przechodzić przejście podziemnym, to tam wyeksponowano po rozbiórkach tylko fragment takiego muru ze strzelnicami. Tam jest kilka tych strzelnic. Przebudowane jest to prawda w XIX wieku, ale niemniej one są widoczne, więc tam to przejście podziemnym się zachowało. Reszty niestety nie ma. No, poległo w trakcie ostatnich inwestycji, już zupełnie zostało zaatakowane. Tak to wyglądało wewnątrz, taki nieduży bastion. Miał dość ciekawy układ pomieszczeń, dość skomplikowany, dość ciekawy, taki spiętrzony. No i bastion Góra, jak potem nazwali go Wiber, od nazwiska Adama Wiber, który tak ten bastion wyglądał, jeśli chodzi o wielkość i plan, był podobny do bastionu wozowego, natomiast początkowo był dość niski. Niższy nawet od przyległego wału, co Państwo jeszcze zobaczą, jak to wyglądało. Później to się zachowało, ta różnica w pewnym momencie. No tu jeszcze z resztą wystającej bursztynowej, która istniała sobie w latach 40. Przebudowano dość radykalnie. Tak wygląda jego plan archiwalny z kazamatami. To odkryto właśnie w 2018 roku. To jest fotografia archeologów. Dokładnie taki układ potężny, czyli chodnika prowadzącego do kazamat. Układ takich trzech odkrytych izb z arkadami, otwartych arkadami, no to są tylko dwie odsłonięte. To też będzie wyeksponowane, to zostało zachowane, będzie zostało przebadane, to dość
jest to w pewnym stanie, będzie zachowane, da się to oglądać, mało tego, ten garaż, który tam budują, no, dzięki mojej interwencji został przeprojektowany w taki sposób, że jeśli da Bóg za 50 lat się rozbierze, to bastionowi do tego nie będzie, tam się nic nie stanie. I rzeczywiście wygląda na to, że jeśli nie rozsypiał się do czasu od wykonania tej inwestycji, no, mam nadzieję, że nie, bo to jest dość solidne, to da się to tak zrobić. No, jeszcze tego nie doczekamy, ale jest taka możliwość. To jest ciekawa rzecz, że tutaj oni rysując tę inwentaryzację na przykład wszystkiego nie widzieli. To jest takie pomieszczenie, w którym znajdowała się klatka schodowa. To jest ciekawa historia, bo to było przebudowywane w XVII wieku i też, no też moim postulatem, bo ja nie domyślam się, jaka była forma pierwotna tego, ale wymagałoby to dobrego badania archeologicznego. No, jeśli inwestor się na to zdecyduje, to dobrze, no jeśli się nie zdecyduje, to być może postulat jacyś archeolodzy się za to wezmą i to dobadają. Wymaga bardzo niewielu działań. Natomiast, o właśnie, tak wyglądają te kazamaty z zewnątrz. Wewnątrz jest właściwie tylko jeden chodnik prowadzący po prostu w taki sposób. Tam w XIX wieku była geula przerzucona przez fosę, więc to prowadziło do fosy. To taki był na przykład dość ciekawy, dość osobliwy to wszystko. Tak to wygląda od strony zewnętrznej, jak mówię, zostanie ukryte w kubeturze garażu, ale wyeksponowane, więc zostanie. Tak to wygląda wewnątrz. Tak to wygląda na takim modelu, trójwymiarowym, z baszną pod zębem, tak wygląda układ kazamat. No tutaj mamy zespół małej zbiorowni z laboratorium, które istnieje, no i kazamaty lewego barku bastionu, które oczywiście są, istnieją, tyle że istnieją pod powierzchnią ziemi, mam nadzieję, że kiedyś ktoś je tam wykopie. No i to, co udało się wykopać, oczywiście tego muru nie ma, no ale to się udało wykopać i to jest. I tak to wygląda, powiedzmy, tak to wygląda, bo to był duży bastion, to był duży nasyp ziemny, taki bardzo skomplikowany. Tak to wygląda, teraz tak to wyglądało mniej więcej z zewnątrz. To jest dość jedna rekonstrukcja, bo ta dokumentacja niemiecka, która się zachowała, to jest wojskowa dokumentacja wiarygodna, więc tam żadne można było nanieść bez większego problemu i zorientować się. Sam byłem ciekawy, jak ta forma wyglądała. Bardzo, bardzo osobliwa. Natomiast tutaj jest to właśnie obniżenie, bo mniej więcej jego pierwotna wysokość i tutaj właśnie ten nasyp, który się pojawił gdzieś na XVII wieku, i to do XIX wieku, do końca XIX wieku zostało właściwie bez większych zmian. No i bastion świętej Gertrudy, znany jeszcze w fazie częściowej budowy na początku XVII wieku z przerzuconym mostem, tak, właściwie jeszcze plac budowy. Jednakże projektowany w nieco innej wersji. To jest taki ciekawy projekt, który znajduje się, udało mi się odkryć właśnie ponad 10 lat temu, jak przygotowywałem książkę. Nikt nie wiedział, w ogóle nie wiadomo było, co to jest. Okazuje się, że to był front fortyfikacji Gdańska. Projekt południowego frontu fortyfikacji Gdańska. Nie wiadomo, kto go wykonał, natomiast jest to wszystko i bastion świętej Gertrudy i brama Gnieźnina i śluza, oczywiście w innych formach niż to zostało finalnie zrobione. No w każdym razie tak to wyglądało. No a tak wygląda ją podziemia bastionu świętej Gertrudy na tej niemieckiej dokumentacji z końca XIX wieku. Wszystko to na szczęście zachowało się wewnątrz, ten bastion zachował się jako jedyny w niezłym stanie. Mam nadzieję, że kiedyś uda się wyeksponować czy udostępnić podziemia tego bastionu, bo to jest naprawdę ciekawostka i szkoda, żeby one służyły tylko i wyłącznie jako składnica Urzędu Konserwatorskiego, gdzie składuje się różnego rodzaju detale kamienne i takie różne historie. No w każdym razie nie daje się tego wewnątrz oglądać, a szkoda. No na zewnątrz, na szczęście z zewnątrz wygląda to tak, jak możemy wszyscy zobaczyć nawet za godzinę, jeśli byśmy stąd wyszli. Także na szczęście zostało. I tyle z tego, proszę Państwa, zostało. Dziękuję za uwagę.
porządku. Chciałabym bardzo podziękować redaktorom za ciężką pracę nad tomem, pani Katarzynie Kuchowskiej, pani redaktorowi, wiem, jak ciężka praca jest składanie takich książek. W związku z tym chciałabym Państwa zachęcić do przeczytania, ale zachęcić też do problematyki, którą podjęłam w swoim artykule, związanej z kulturą materialną, a konkretnie z ceramiką pozyskaną podczas badań archeologicznych przy ulicy Podlaje Przedmiejskiej. Redaktorzy wskazywali tutaj dyscyplinę, więc postaram się być sprawną w swojej wypowiedzi i nie opowiem Państwu wszystkich faktów, tak żebyście Państwo poczuli się być może zachęceni do dopełnienia swojej wiedzy właśnie w tym doskonałym tonie. Nie wiem, czy można bardziej marketingowo, czy trzeba za reklamą, bo tutaj tam stare przedmieście, ale myślę, że jest to jedna z ciekawszych dzielnic i bardzo ciekawe opracowania autorów. Badania archeologiczne na ulicy Podwale Przedmiejskie prowadzone były w latach 2014-2015, jakkolwiek ostatnie prace zostały zakończone w roku 2017. I niestety opracowanie od strony takiej złożenia wszystkich danych nie jest zakończone. W związku z tym dane, które także zaprezentowałam w swoim artykule, są wycinkiem pewnej problematyki. Problematyki do tej pory nie podjętej z perspektywy Gdańska, mianowicie azjatyckiej porcelany odkrywanej na naszych terenach. Cały zespół przedstawiony w artykule pochodzi z jednej latryny. Tego typu kontekst jest dla nas o tyle ciekawy, że wiąże się konkretnie z mieszkańcami, użytkownikami jednej z parcel. No i bez wątpienia można, chociaż tak jak powiedziałam, brakuje tu jeszcze danych takich archiwalnych do dopełnienia całości opracowania. Natomiast wiąże się bezpośrednio z mieszkańcami tej ulicy, czy też użytkownikami tej ulicy, bo tutaj jest kwestia tego, w jaki sposób zagospodarowana była konkretnie ta działka. Przejdę do meritum. Zwrócę tylko uwagę, że moje wysławianie się, jeżeli chodzi o język chiński, jest bardzo zeuropeizowaną wersją, więc jeśli ktoś czyta to w innych dialektach, to bardzo będę wdzięczna za wskazówki. Porcelana chińska, jak jeżeli Państwo wiecie, jest określana w takich dwóch kategoriach, właśnie w taki sposób się ją definiuje. Definiuje się okres panowania konkretnej dynastii, a potem wskazuje się też, jeżeli jest to możliwe, konkretnego cesarza w okresie panowania, którego mogła powstać dana forma. Jeżeli chodzi o porcelanę azjatycką, która jest wykonywana na rynek azjatycki, jest ona bardzo łatwo datowana, ponieważ te produkty lokalne były bardzo czułe, jeśli chodzi o estetykę. Natomiast bardzo kłopotliwa, a niektórzy badacze uważają, że niemal niedatowalna, jest porcelana eksportowa, czyli ta produkowana na nasz rynek, szczególnie w wieku XVIII. Ponieważ jak na XVII wiek, czyli okres panowania dynastii, koniec panowania dynastii Ming i początek panowania dynastii Qing, jest takim okresem jeszcze, gdzie te style są typowo azjatyckie, o tyle wiek XVIII to już są upodobania nasze, europejskie, które zaspokaja ten rynek azjatycki, w związku z tym dają nam takie produkty, jakie chcemy. Czyli jeżeli modne były jakieś w jakimś momencie krajobrazy, dają taką ceramikę z krajobrazem, jeżeli kwiaty, to kwiaty. Stąd dosyć dużo trudności, jeżeli chodzi o datowanie. Zespół, który przedstawiłam w artykule, jest z horyzontu XVIII-wiecznego. Generalnie jest to okres panowania trzech cesarzy, bo trudna stylistyka, ale najwięcej materiałów odnosi się do ostatniego, do Przegląda. Natomiast część egzemplarzy jest z takiego pośredniego okresu, przy czym tutaj stylistycznie mocniejszy był za czasów panowania cesarza Kangxi, było więcej z nim, natomiast tam jakiś odkąpny, dosyć krótko panujący cesarz wprowadził najmniej zmian do ceramiki, stąd bardzo często łączy się pierwszego z trzecim, jeśli chodzi o określanie stylu, jeśli można tak powiedzieć.
Najstarsza porcelana azjatycka, ja lubię słowo azjatycka, a nie chińska, dlatego że jest to jedno z najtrudniejszych zagadnień, moim zdaniem, jeżeli chodzi o ceramikę. Poza tym wszystko, co się działo, symbolika związana z przedstawieniami na ceramice, czy też zdarzenia polityczne, zarówno w Azji, jak i w Europie od czasów kolonialnych, są bardzo złożone i naprawdę jest to trudne do czytania ceramika, którą ja tak naprawdę pomimo upływu czasu wciąż jeszcze uważam, że dopiero próbuję poznać. Najstarsza ceramika znajdowana na naszych terenach w Gdańsku podczas badań archeologicznych pochodzi z XVI wieku. Już mamy dosyć wczesne egzemplarze z końcówki panowania dynastii Ming, z tym, że jeżeli chodzi o okres stylistyczny, a nie lata, bo to jest po upadku samej dynastii, natomiast lat 50. 60. to są takie charakterystyczne, jeśli chodzi o ceramikę tego okresu, jadłonki, zwierzątka i takie charakterystyczne elementy, jak podział na rezerwy na kołnierzu. Mówię o tym dlatego, że będzie miało to też znaczenie jeszcze w dalszej części. W każdym razie najstarsza ceramika XVI-wieczna, czyli jesteśmy praktycznie w takiej samej sytuacji, jak większość miast europejskich. Tutaj mówię o tej stronie Morza Północnego. Jeśli można. Ten egzemplarz XVI-wieczny nie pochodził z ulicy Podwala Przedmiejskiego, ale był takim myślnikiem, że mamy również tą starszą porcelanę. Natomiast zestaw z ulicy Podwala Przedmiejskiego jest, tak jak powiedziałam, zestawem XVIII-wiecznym. Nie będę przedstawiać wszystkich egzemplarzy i historii, ale przedstawię takie ciekawsze czy kontrowersyjne, chyba nie dwa. Mianowicie jest to ceramika, są to wszystkie egzemplarze, które służą do serwowania herbaty, czyli są związane z konsumpcją tych używek, które były jeszcze małe w okresie w początku XVIII wieku. Te ciekawe egzemplarze to egzemplarze wykonane w tak zwanym stylu Imari. Imari był to styl japoński, dlatego mówię o azjatyckiej ceramice, który zapożyczyły Chiny, jeśli chodzi o warsztaty, prezentując na rynek europejski właśnie takie produkty w stylu japońskim wykonywane w warsztatach chińskich. Wynikało to głównie z zainteresowania Holandów, że bardzo na początku lubili, a byli głównymi eksporterami porcelany azjatyckiej. Na początku bardzo lubili kolorystykę niebiesko-białą, czyli tą z pierwszych okresów. Natomiast później bardzo podobali sobie w estetykę japońską, gdzie również mieli swoje kontakty handlowe. W związku z tym Chiny odpowiedziały pomocnie masową produkcją ceramiki w stylu Himari, czyli w stylu japońskim. Ta ceramika jest dosyć powszechnie znajdowana na terenie Gdańska, jeżeli chodzi właśnie o stylistykę Himari, czyli delikatne malowanie w kolorach niebieskim, złotym i czerwonym. Natomiast to, co jest nietypowego w tym egzemplarzu, to jest motyw wierzby i motyw kwiatu lotosa, czyli takie elementy, jeżeli chodzi o symbolikę i kwiat lotosa buddyjskie, które są dosyć rzadkie w kontekście znalezienia się z naszych terenów. Drugi bardzo ciekawy egzemplarz, on szczerze mówiąc jest porównywalny z takimi cymeliami w skali europejskiej. Właściwie najbliższy muzeum, które ma podobne egzemplarze, zachowane w całości, tylko dwa, jest Rijks Muzeum w Amsterdamie. Są to egzemplarze bardzo rzadkie, również wykonane w stylu japońskim, czyli wykonując tą manaturę, chińscy wytwórcy, bo tutaj akurat udało mi się potwierdzić, że jest to produkt chiński, korzystali z grafik japońskich, w tym przypadku być może, że sugestią były grafiki takiego twórcy późno-średniowiecznego, jeśli chodzi o warunki azjatyckie. Seshutoyo z końca XV wieku. Są tam wszystkie elementy troszeczkę oczywiście przetworzone na tym spotku. Co ciekawe, sama estetyka tego spotka jest również niezwykła, ponieważ zostało wykonane techniką akredyczną, czyli inaczej w czarnym tuszu, ale chodzi tutaj o to wykończenie złoto-czerwone, które jest pewnym elementem, jeżeli chodzi, znaczy może inaczej, występuje bardzo rzadko, jeżeli chodzi o egzemplarze dostępne na naszym europejskim rynku.
Zarówno ten wcześniej przedstawiony przeze mnie egzemplarz, jak i ten, ich datowanie jest dosyć zbieżne. Zamyka się pomiędzy latami 1730-1750, czyli tak około połowy XVIII wieku. Chciałam zauważyć coś, o czym tylko wzmiankuję właściwie w artykule, ale jest to też taki nurt, który warto podkreślić. Poznanie porcelany azjatyckiej jest bardzo istotne, ponieważ miała niesamowity wpływ, jeżeli chodzi o estetykę naszej Europy, naszych europejskich wyrobów. Oczywiście tu możemy mówić o różnych zjawiskach, zerzymy się jeszcze włoskiego, arabskiego świata, jeżeli chodzi o estetykę. Ale jednak ta Azja wywarła dosyć duże wrażenie na naszych europejskich odbiorcach. Stąd wszystkie produkty, które były i funkcjonowały wśród mieszkańców Gdańska, wyroby holenderskie, tak popularne, którzy robili gdańszczanie niebiesko-białe, a także nasze lokalne wyroby, troszeczkę gorzej wyglądają, ale jeśli chodzi o estetykę, chodziło im mniej więcej o to samo, czyli naśladownictwo tej pierwszej dostępnej w Europie porcelany z okresu Ming, czy w końcu powrót do upodobań azjatyckich, które następuje w XIX wieku, jeśli chodzi o estetykę. I tutaj wiodącymi ośrodkami, które dostarczają materiałów również na nasz rynek gdański, jest Anglia. I zastosowanie tych motywów, które były popularne na porcelanie azjatyckiej, właściwie ich kopiowanie. Tylko tutaj Anglicy zrobili jeszcze taką jedną sprytną rzecz. Anglicy robili opowiadania takie do swoich produktów, czyli każdy talerz opowiadał jakąś historię. Historię zmyślono przez Anglików, ale drukowane w prasie nadawały troszeczkę smaczku takich elementów ciekawych dla kolekcjonerów. Tak? Dzięki temu także się sprzedaje już masowy i seryjny produkt, który sam w sobie jakościowo był dosyć tani. Kwestia herbaty, ja tylko wzmiankuję. Chodzi o to, że pojawienie się tego typu formy, czarka i spodek, wiąże się też z nową używką, która stała się popularna na naszym rynku, a mianowicie z herbatą. Oczywiście tutaj historycznie możemy dywagować, czy ona była w jakiej skali była dostępna w XVII wieku, XVI wieku, są pierwsze herbaciarnie już na terenie Amsterdamu, z którymi mieliśmy dobry kontakt, więc można domniemywać, że również na świetne produkty. Natomiast chodzi raczej o upowszechnienie się tego zjawiska. A te formy ewidentnie są dostępne powszechnie po XVII wieku, od początku XVIII wieku, zarówno w wersji wyrobów niderlandzkich, jak i chińskich. Z perspektywy badań niderlandzkich, mniej troszeczkę zaawansowane są polskie w tym zakresie, używki takie jak herbata przypisywane były bardziej kobietom, czyli dla kobiet herbata, w późniejszym troszeczkę okresie dla mężczyzn, bardziej z mężczyznami pojawiła to była kawa. Oczywiście do dyskusji mieli jednak są to ustalenia dotyczące rynku holenderskiego. Jeżeli chodzi o handel, bardzo ciężko obserwować zjawisko handlu z samą ceramiką, ponieważ różne są nazwy ceramiki. Czasami, jeżeli chodzi o spisy, zarówno ceramika niderlandzka, jak i z innych krajów jest określona jako chinoizująca, czy chińska, bo jest niebiesko-biała. W związku z tym, takim powiedzmy wskazówką, którą można określać, skąd do nas przybywała porcelana azjatycka, jest transport herbaty, za którą być może również szły takie produkty, jak produkty do konsumpcji tej herbaty. I tutaj zdecydowanie do pierwszej połowy XVII wieku taką dominantą wydaje się być Holandia. Natomiast od drugiej połowy XVIII wieku zdecydowanie tutaj przeważają transporty ze Szwecji, przez kompanię szwedzką na nasz rynek. To jest do zbadania, to jest tylko na podstawie takich wstępnej analizy rejestrów usługich. Kontynuacją, także jeżeli chodzi o opracowanie badań ceramiki, jest kolejna kategoria, jeśli Państwo nie gustujecie w używce takiej jak herbata, to może w winie, o tym jest kolejny artykuł. Również chciałabym polecić bardzo ciekawe ujęcie,
dotyczące zmian tego, jak wyglądała dzielnica Starego Przedmieścia, która się zmieniała, doskonałe badania przeprowadzone przez panią Maciekowską, jak również bardzo ciekawe nowe ustalenia dotyczące tego, co przedstawił mój przedmówca. To są naprawdę fajne wyniki szanownego profesora. W związku z tym polecam uzupełnienie swojej wiedzy. Raz jeszcze książka Stare Przedmieście. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzień dobry. Tytuł trochę zaskakujący jak na publikację naukową, ale też miałem taki być, trochę ożywić, żebyśmy jednak po tej nawale dat i faktów chwycili opowieść, która jest w tonie nieco inna, bo inna chyba być musi. Ja miałem przyjemność napisać artykuł o Polakach mieszkających w okresie międzywojennym właśnie na Starym Przedmieściu, w tej części Gdańska, która chyba nie do końca jest postrzegana właśnie przez pryzmat polskości. Pomijam oczywiście tutaj działalność Gimnazjum Polskiego, czy też Okropki, o których oczywiście napisałem. Ale podejmując temat Polaków, czy jak twórcy twierdzą, Polonii Gdańskiej, zawsze wychodzę z założenia, że to jest historia przede wszystkim ludzi. Owszem, ważne są organizacje, to opowiadania o tym, jakie istniało, czym się zajmowali, ale w takim przekazie, w rozmowach z tymi ludźmi, którzy no nielicznie, bo nielicznie, to jednak czas robi swoje, jeszcze są między nami i którzy wspominają ten czas międzywojenny, to jednak na pierwszym miejscu pojawia się człowiek. Zdecydowałem się wybrać jego historię, która zresztą nie zmieściła się w tej publikacji, stąd jest, nazwijmy to, bonusem do niej. Historię Szynela i Kolczyków. Tytuł brzmi może trochę trywialnie, bo to już wszyscy autorzy tytułowali z dziejów, z historii, badania. Natomiast sprawa dotyczy tak naprawdę życia i śmierci. I generalnie losów właśnie Polaków, którzy tworzyli ten przedwojenny Gdańsk. Początek tej historii sięga roku 1918, Gdańskiej Rewolucji, wydarzenia, które jest również ma obecne w świadomości mieszkańców miasta. Kiedy przychodzi 11 listopada, my oczywiście uczestniczymy w Paradzie Niepodległości, jest kolorowy przemarsz, są rekonstruktorzy. Jest odwoływanie się do wydarzeń, które miały miejsce w roku 1918 w Warszawie. Związane były z powrotem Józefa Piłsudskiego z Magdeburga i przekazaniem mu władzy przez Radę Regencyjną. W Gdańsku ta sytuacja oczywiście wyglądała inaczej, bo inaczej musiała wyglądać, to było państwo pruskie. Natomiast wówczas doszło do zdarzenia, którego konsekwencje były odczuwalne właśnie w latach następnych i stało się niejako podglebiem dla utworzenia wolnego miasta Gdańska. 3 listopada 1918 roku w Kilonii doszło do buntu marynarzy, którzy odmówili wykonania rozkazu do płynięcia i walki z Royal Navy. Ten bunt rozprzestrzenił się na inne miasta Niemiec, dotarł też do Gdańska, gdzie zbuntowali się marynarze w Nowym Porcie. Jednocześnie w tych dniach, to było gdzieś około 9 listopada, 9, 10, 11 listopada, powstał ferment w mieście. Żołnierze, którzy tutaj stacjonowali, też zaczęli się buntować, zaczęły się niepokoje. Takim symbolem tych wydarzeń stał się przyjazd pociągu z Tczewa, z którego na miasto wysypało się około 150 żołnierzy. Oni ruszyli na miasto, zaczęli otwierać areszty, zaczęli uwalniać przetrzymywane w nich osoby, zaczęli demolować obiekty wojskowe tam, gdzie dotarli, nastroje były mocno rewolucyjne. Między innymi zrywano oficerom wagony, epolety, turbowano ich na mieście. I ta historia, ten moment właśnie listopadowy z roku 1918 połączył los Polaka i Niemca. W jaki sposób zaważył na życiu ich obu. Nie wiem, w którym miejscu się wydarzyła ta historia, chociaż lokalizacyjnie jest tutaj
końca najważniejsze, próbowałem ją niedawno ustalić z panem doktorem Janem Danilukiem. Przypuszcza się, że właśnie ci zremontowani żołnierze wtargnęli bądź do siedziby późniejszego Gimnazjum Polskiego przy ulicy Augustyńskiego, bądź do budynku znajdującego się też związanego z koszarami, który się dzisiaj jest pod adresem plac Wałowy 15. Tam właśnie też doszło do jakichś przepychanek, próbowania oficerów armii niemieckiej przez zremontowanych żołnierzy. I wśród tych postaci był ten oto człowiek, John Mull. Dla historyków jest to nazwisko, myślę, dosyć dobrze znane. John Mull, który był z wykształcenia prawnikiem, który pracował jako prokurator pomiędzy rokiem 26 a 33. Był szefem Policji Kryminalnej Wolnego Miasta Gdańska. Znalazł się na drodze tychże zrewoltowanych żołnierzy, oczywiście z racji kształcenia, z racji funkcji był oficerem, ale nie wpadł w ręce tych żołnierzy za sprawą tego oto człowieka, Kazimierza Kliszkowiaka. Jednego z żołnierzy, po prostu niemiecki, z pochodzenia Polak, który go uratował przed tym zbuntowanym tłumem. Mówi się, że uratował go przed śmiercią, co jest być może przesadą, ale przed poturbowaniem na pewno. Dał swój płaszcz zwykłego żołnierza, wyprowadził go poza miejsce, w którym działy się te rozruchy. Jak powiedziałem, John Mull był postacią dosyć wpływową. Jego rodzina, Mullowie, to jest jedna z najważniejszych gdańskich rodzin, no, przynajmniej sięgając czasów końca XVIII wieku. Ja tutaj wspomnę tylko, że Abraham Ludwik Mull, no, to był jeden z największych krezusów gdańskich czasów około napoleońskich, tak to nazwijmy, w momencie, kiedy powstawało pierwsze wolne miasto Gdańską, posiadał dwie kamienice przy Długim Targu, trzy bodajże na Starym Mieście, do tego Dzielińskich leży, statki. Ten majątek został w znacznej części zaprzepaszczony w czasie wojen napoleońskich, przypomnę rok 1813, w którym doszło do trwałego ograniczenia miasta, do olbrzymich zniszczeń, do stworzenia miasta. Rok 1813 przetrącił tę potęgę gospodarczą Gdańska. John Mull wywodził się właśnie z tej rodziny. U progu XX wieku już, jak wspomniałem, jego kariera odbywała się na niwie takiej urzędniczej. Losy obu się potoczyły odmiennie. Kazimierz Kliszkowiak po tej rewolucji, po tworzeniu Wolnego Miasta, pozostał na terenie Gdańska, był związany z Wrzeszczem, był działaczem Klubu Sportowego Wydania, Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Związku Polaków, ale też udzielał się w kolejowym klubie sportowym. Kolejowy klub sportowy, jeżeli ktokolwiek ma orientację w tych realiach międzywojennych, jeśli chodzi o środowisko polskie, no to wie, że to częściowo była przykrywka dla polskiej konspiracji pod płaszczykiem klubów sportowych, takich jak właśnie Kolejowy Klub Sportowy czy Pocztowy Klub Sportowy. Szkolono kadry, które miały w razie potrzeby, mówię tutaj z perspektywy państwa polskiego, brać udział w akcjach dywersyjnych czy pomóc w opanowaniu Wolnego Miasta Gdańska. Stosunki gdańsko-polskie były napięte. Spodziewano się, że w Wolnym Mieście dojdzie do puczu, na skutek którego Wolne Miasto zostanie przyłączone do Rzeszy. Stąd strona polska tworzyła tego rodzaju komórki tutaj na terytorium Gdańska. Notatka, ten świetny rozwój Kolejowego Klubu Sportowego pochodzi z roku 1937, ale jeżeli przeczytamy nazwiska, to akurat jest trudno to
No trudno to zauważyć, to też się zorientujemy, że właśnie mamy do czynienia z takim towarzystwem, nazwijmy to paramilitarnym. Wśród osób to jest relacja z jakiegoś tam zebrania, ale mam przedstawicieli Komisariatu Generalnego, o których wiadomo, że właśnie się zajmowali działalnością dywersyjną i wywiadowczą. Między innymi jest wspomniany radca Zalewski, to był przed przyjazdem do Gdańska w 1936 roku, był konsulem w Olsztynie, między innymi pomagał zbierać Markierowi Wielkowiczowi materiały do książki Na drobach Smerka, czyli też takie w tamtym terenie Prus Wschodnich, czy prowadził działania służące rozpoznaniu tego terytorium, budowaniu propolskiego nastawienia wśród ludności mazurskiej. Kiedy został skierowany na teren Gdański, kontynuował tę działalność oczywiście w innych realiach. Obok mamy też przykładową zupełnie notatkę o zawodach sportowych, ale kiedy patrzymy na skład ekipy, która brała udział w jakichś tam zawodach, mamy wymienionego Władysława Dejkę, czyli szefa Straży Ochronnej Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, później obrońcy Westerplatte, mamy Michała Gabryckiego, również Westerplattczyka. Ten krąg taki powiązań nieoficjalnych, paramilitarnych na pograniczu właśnie wywiadu i dywersji jest bardzo wyraźnie widoczny. Rodzina Kieszkowiaków udzielała się w życiu społecznym. Oni byli związani głównie z Wrzeszczem, mieszkali na terenie tak zwanego Polenhofu, czyli takiej części Wrzeszcza, w której skupiała się ludność polska przedwojenna. Córką pana Kazimierza była pani Urszula Kieszkowiak. Osoba niezwykłej wiedzy, niezwykłego taktu, wspaniale opowiadająca właśnie o tych czasach przedwojennych, wspominająca swojego tatę, wspominająca historię z tym płaszczem. Natomiast ona sama lubiła wracać do takiej opowieści rodzinnej, w której sama uczestniczyła i która pokazuje pewien taki profil polskiej rodziny, mocno zaangażowanej właśnie w działalność narodową na terenie Gdańska. Otóż w roku 1938, jak widać z daty w paszporcie pani Urszuli, wystąpiła ona oczywiście o oddanie tego dokumentu. Dokument wydawały władze Wolnego Miasta Gdańska, ale pani Urszula, uczennica Gimnazjum Polskiego, do zdjęcia założyła kolczyki z orłu. Specjalnie poszła do fotografa, żeby pokazać tą swoją polskość, co oczywiście potem nastężało problemy przy wykonaniu zdjęcia, bo urzędnik gdański nie chciał przyjąć takowego zdjęcia. Natomiast drugim powodem awantury z gdańskimi urzędnikami był podpis pod tymże zdjęciem. To niestety tutaj nie jest na tyle widoczne, ale dokument musiał być podpisany osobiście przez właściciela. Jeżeli widzą państwo tą prostą linijkę pod zdjęciem, jest napisane Kieszkowiak, pod pieczątką jest Urszula. Niemiec się nie zgodził, kazał jej napisać u góry Ursula po niemiecku. Oczywiście ono musiało zrobić, żeby ten dokument dostać, natomiast gdybyśmy wzięli do oryginału, to widać, że właśnie imię pani Urszuli jest napisane w dwóch formach, co jest pochodną tej właśnie awantury o walki o swoje prawdziwe imię. Pani Urszula przed wojną chodziła do Gimnazjum Polskiego i w jej opowieściach, w jej relacjach powracają te motywy, które są obecne we wspomnieniach innych uczniów tejże szkoły, które też przywołałem w swoim artykule. Uczniowie dojeżdżający do Gimnazjum Polskiego, wówczas stacja kolejowa znajdowała się mniej więcej w
tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się przystanek Gdańsk w Śródmieście, no, spotykali się często z agresją, czy to członków Hitlerjugend, czy po prostu młodzieży niemieckiej. Dochodziło do przepychanek, do bijatyk. No, no, takie standardowe to właśnie było w pociągach, jak po polskich dzieci siadały na ławce, no to się przysiadały młodzież niemiecka i tak się przesuwając spychały je z ławki. Oczywiście to jest jeszcze wersja lajtowa, bo zdarzały się też normalnie bójki i pobicia. Marzeniem pani Urszuli było odtworzenie nieba polskiego. Ona często wracała właśnie pamięcią do tego malowidła, które pamiętała z czasów szkolnych. Historia tego malowidła jest opisana nie podejmowałem w ogóle tematu gimnazjum polskiego malowidła i te podobne rzeczy, żeby tutaj się nie dublować. Natomiast w roku 1939, no wiadomo, to malowidło zostało zniszczone. Natomiast w roku 1939, kiedy doszło do tego całego dramatu II wojny światowej, zapisał się w rodzinie Kliszkowiaków w niezwykły sposób, są właśnie taki tytuł Szynelnik i Kolczyk. Otóż Kazimierz Kliszkowiak, czyli ojciec pani Urszuli, z racji tej właśnie działalności poszukiwane przez policję jeszcze w sierpniu 1939 roku, wyjechał do Polski. Pani Urszula opowiadała, że został ostrzeżony. I to był taki sygnał, że ma się ratować, uciekać. Natomiast kiedy tak z nią rozmawiałem, próbując znosić, no jak to ostrzegł? No sąsiad? No nie. No znajomy? Nie. No jakiś świadek? Nie. Okazało się, przypomniała sobie, że to był właśnie John Moon, czyli wspomniany prokurator, późniejszy szef policji. Podobno miał to być rodzaj spłaty mógł za to, co zrobił Kazimierz Kliszkowiak w roku 18, pożyczając ów szynelik, wyprowadzając go ze środka tego tumultu. To, co zrobił Mól, jeżeli to faktycznie był on, uratowało życie Kazimierzowi Kliszkowiakowi, gdyż faktycznie Gestapo się zjawiło w progu domu, szukało go. On już w tym czasie się udał na dworzec. Tam dzięki pomocy Olejcego Bebełka, czyli pracownika komisariatu generalnego, został niego przeprowadzony do pociągu i w ten sposób wyjechał do Gdyni. W czasie wojny musiał się ukrywać między innymi u znajomych w Borach Tucholskich, ale wojnę przeżył. Można powiedzieć, że miał niezwykłe szczęście, zmarł w roku 63, gdyż ludzie, którzy go przechowywali, zostali aresztowani, osadzeni w Sztuchowie. Głowa tejże rodziny zginęła tam. Córka po tych przejściach, widząc śmierć, co się dzieje właśnie w obozie Sztuchow, miała do końca życia taki uraz z mocy psychicznej się nie pozbierała tak naprawdę. Została ta opowieść pani Urszuli, zostały te kolczyki. Myślę, że więcej takich historii znajdą państwo w książce. Dziękuję bardzo.